Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na pierwszy odcinek nowej serii. Serii nostalgicznej, dotyczącej pierwszej części Diablo, Diablo 1. Postanowiłem sobie rozegrać tą serię, żeby uzupełnić dwie serie, które trwają na moim kanale, dotyczące Diablo 2 i Diablo 3. Dzięki tej serii będę miał już komplet. Wszystkie serie Diablo będą nagrane i będziecie mogli się cieszyć oglądaniem tych odcinków i porównywać sobie, jak to wyglądało, jak te poszczególne gry się rozwijały i jak pierwsza część Diablo przetrwała próbę czasu. Diablo 1 było wydane oryginalnie w 96 roku, więc gra już ma 26 lat. Oferowało grę w trybie single players i multi. My sobie oczywiście zagramy w trybie single players. Tutaj zanim jeszcze rozpocznę grę, zobaczymy sobie intro. Tak kiedyś robiono intro do gry, tak to wyglądało przed 26 laty. W tym intro mogliście na samym końcu zobaczyć tytułowego antagonistę, czyli samego Diablo, z którym przyjdzie nam zmierzyć się na końcu gry. Ale zanim dojdziemy do końca, czekało od nas będzie wiele przygód. Mamy do wyboru trzy klasy postaci. Jest to wojownik, jest to łotrzyca oraz mag. Ja postanowiłem sobie tą serię rozegrać wojownikiem. Nazwę go od swojego niku Jasny. I rozpoczynamy fabułkę gry. Fabułka gry rozgrywa się w Tristram. Jest to Tristram, które znacie pewnie z drugiej części gry, gdzie wykonywane jest jedno z zadań, którym to musimy uratować Deckarda Cain'a. Tutaj Tristram, to które widzimy, jest jeszcze w pełni świetności, czyli nie jest zniszczone przez Diablo. I właśnie w tym Tristram będziemy rozgrywali naszą kampanię. Tutaj mamy dwóch pierwszych bohaterów. Jest Kowal Griswold, jest również Deckard Cain. Aby ta gra była dla was bardziej przyjazna, ona oryginalnie ukazała się tylko i wyłącznie w języku angielskim, ale pojawiło się polskie tłumaczenie. Ja postanowiłem wam tą grę odpalić częściowo w języku polskim. Nie będzie tutaj wszystko spolszczone, ale część rzeczy będzie spolszczona. Przede wszystkim dialogi będziemy mieli spolszczone. Możemy sobie na początek zostań zagadać na chwilę i posłuchaj. Z Deckardem Cain'em. Historia Wirta jest przerażająca i tragiczna. Został wyrwany z rąk matki i zaciągnięty do labiryntu przez małe, plugawe demony władające paskudnymi włóczniami. Tego dnia zabrano wiele innych dzieci, łącznie z synem króla Leorika. Królewscy rycerze zeszli na dół, lecz już nigdy nie powrócili. Kowal odnalazł chłopca,
ale już po tym, jak te plugawe bestie zaczęły go torturować dla swych sadystycznych przyjemności. Wirt to też jeden z bohaterów tej gry. On jeszcze tutaj żyje w drugiej części Diablo. Pamiętacie, Tristram, mogliśmy znaleźć nogę Wirta, która była pomocna w otwarciu krowiego portalu. Tutaj mamy też Griswolda, z którym walczymy, Tristram, w drugiej części Diablo. On tutaj jest kowalem, który handluje przedmiotami, naprawia przedmioty. Możemy zobaczyć sobie tak dla przykładu, jak wygląda jego oferta w tej chwili. Nazwy przedmiotów są oryginalne, nieprzetłumaczone. Mamy przedmioty zwykłe, są przedmioty magiczne. Tu możemy sprzedać, naprawić. Możemy też porozmawiać sobie z Griswoldem. Podczas gdy ja muszę przemytać metale i narzędzia z karawan, które przejeżdżają z krajem naszego przeklętego miasta, to ta wiedźma Adria zawsze zdaje się dostawać wszystko, czego potrzebuje. Gdybym choć trochę umiał używać magii tak jak ona, to mógłbym tworzyć naprawdę niesamowite rzeczy. Te dialogi, które tutaj słyszycie, zostały spolszczone przez grupę amatorów, grupę fanów Diablo, która postanowiła właśnie zrobić wersję polską. Tutaj jeszcze mamy jednego z bohaterów, jest tu uzdrowiciel Pepin. Co ci dolega, przyjacielu? U którego możemy za darmo się uzdrowić z zadanych ran, czyli odnowić sobie kulę życia, a także kupić sobie mikstury leczenia oraz wzmocnienia. Zagadajmy sobie z Pepinem na początek. Nawet moje umiejętności nie są w stanie w pełni wyleczyć Farnhama. O, zająłem się jego ciałem, ale jego umysł i duch są ponad moje siły. Tyle miał nam do powiedzenia Pepin. Teraz pójdziemy do kolejnego z bohaterów. Tutaj jeszcze w odróżnieniu do innych serii tylko powiem, że nie widzicie mnie na kamerze. Postanowiłem tą serię nagrać tylko z głosem, bez podglądu na kamerze, tak dla odmiany. Chwała Bogu, wróciłeś. Wiele się zmieniło od czasu, gdy tu mieszkałeś, przyjacielu. Było tu spokojnie, aż zjawili się czarni jeźdźcy i zniszczyli wioskę. Wielu zostało ściętych na miejscu, a tych, co podnieśli ręce, też zabito lub porwano, by stali się niewolnikami, albo i gorzej. Kościół na krańcu miasta zbezczeszczono i wykorzystano do mrocznych obrzędów. Krzyki, których echo słychać nocą, są nieludzkie, ale niektórzy mimo wszystko mogą tu jeszcze przetrwać. Idź ścieżką pomiędzy tawerną a kuźnią. Znajdź kościół i uratuj, kogo tylko zdołasz. Być może będę mógł powiedzieć ci coś więcej następnym razem. Powodzenia! Zagadaliśmy sobie z karczmarzem Ogdenem. Powiedział nam on o kościele, czy też o katedrze, w której będzie rozgrywała się większość fabuły Diablo, bo tak naprawdę tutaj mamy miasto, ale tutaj część fabularna się nie będzie rozgrywała. Tutaj tylko będziemy przychodzili się leczyć i odbierać ewentualnie zadania oraz nagrody. Natomiast samą walkę będziemy toczyć w podziemiach kościoła, czy też tej katedry. Dobrego dnia. Czym mogę służyć? Zagadamy sobie też na początek z Jillian. Moja babcia miała sen, że przyszedłeś i rozmawiałeś ze mną. Ona ma wizję, wiesz, i może wejrzeć w przyszłość. Tutaj widzicie lekkie błędy w tłumaczeniu, ale to jest właśnie kwestia taka, że ta gra jest bardzo stara. I nie wszystkie rzeczy dały się tak dokładnie tutaj przetłumaczyć. Jeszcze pójdziemy sobie do Wiedźmy Adri, którą pewnie doskonale znacie z jednej z części Diablo, konkretnie z Diablo 3. Tutaj również jest ona bohaterką. Przedaje różne też przedmioty. Wyczuwam duszę szukającą odpowiedzi. Możemy u niej kupić mikstury many. Tutaj jest zwój portalu, miksturę wzmocnienia, chyba też zwoje identyfikacji. Tutaj są zwoje leczenia, bo tu też występują zwoje leczenia. Tu są zwoje identyfikacji oraz różne laski dla maga. Możemy też naładować laski, czyli odnowić jej różne tam czary, gdybyśmy takie laski mieli. Porozmawiajmy sobie z nią. Na początek plotki. Choć słońce niemiłosiernie goreje, to nawet zwykły płomień świecy może być groźniejszy. Żadna moc, nieważne jak potężna, nie może być użyta bez odpowiedniego skupienia. Wiele magicznych kosturów może być naładowanych energią magiczną. Mam zdolność przywracania im mocy, lecz wiedz,
że wszystko ma swoją cenę. Na początek zagadaliśmy sobie z wiedźmą, Adrią. Mapkę tutaj chciałem wyświetlić, ale w mieście jest niedostępna. Nie ma tutaj trybu biegania niestety. W oryginalnym Diablo możemy sobie tylko tak dreptać. I teraz już zagadaliśmy ze wszystkimi bohaterami, którzy na razie tutaj byli. W takim razie udamy się do tego kościoła. Jeszcze zobaczymy, czy mamy jakieś aktywne zadania. Na razie nie ma żadnych zadań. Zadania pojawią się w miarę postępów tutaj. Schodzimy do podziemi i tutaj mamy... Świętość tego miejsca została splugawiona. Mamy pierwszy poziom podziemi pod kościołem, czy też pod katedrą w Tristram. Właśnie tutaj dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Tutaj z tej beczki wyleciało nam złoto. Tutaj przedmioty, które wylatują, nie podświetlają się, więc trzeba czasem dokładnie tutaj obserwować, co mamy na podłodze, co wyleciało, bo właśnie nie są tak bardzo widoczne. Jest mikstura many. Na początek tutaj mamy pierwszych przeciwników. Kolejna mikstura tam nam wyleciała. Trzeba wszystko tak troszeczkę, można powiedzieć, kursorem mazać, bo właśnie nie ma możliwości podświetlania sobie przedmiotów. Takie już było właśnie Diablo 1. Załatwiliśmy kolejnego potworka. Tutaj jest ważne, żeby przynajmniej w trybie single, żeby sobie dokładnie obchodzić grę i dokładnie obchodzić poszczególne poziomy, a to dlatego, że tutaj potworki nie respią się po ponownym wejściu do gry, czyli jeżeli nie pokonamy na danym poziomie wszystkich potworów, to po prostu skończymy grę z mniejszą ilością doświadczenia, nie będziemy mogli tego później nadrobić, więc to jest bardzo istotne, żeby jednak dokładnie czyścić wszystkie poziomy, zdobywać to doświadczenie i oczywiście zwiększać swoją szansę na to, że wylecą nam jakieś przedmioty ciekawe. Czekamy powoli, kiedy padnie nam pierwszy poziom. Dokładnie sobie tutaj staram się przechodzić. Wchodzę do poszczególnych pomieszczeń. Coś tutaj wyleciało. Jest, jakaś laska nam wyleciała. Mamy ekwipunek pod klawiszem i jest skrót. Tutaj klap mi wpadł. Ja mam w tej chwili taki krótki mieczyk. 2,6 obrażenia, a ta buława ma 1,6 obrażenia. Tutaj jeszcze mamy łuk oraz właśnie laskę dla czarodzieja. Na razie zamkniemy sobie ekwipunek. Escape'em nie da się zamykać, więc musiałem użyć klawisza tego samego, którym otwarłem. Tutaj mamy drzwi. Wypadła pierwsza książka. Czytając książki będziemy uczyć się różnych czarów. Ale żeby czytać książki, musimy mieć odpowiedni poziom magii. Tutaj wymaga 15 magii. Nie mogę tego jeszcze użyć. Nie mogę tej książki jeszcze przeczytać. Muszę przyzwyczaić się, że wychodzimy z ekwipunku nie escape'em, tylko właśnie tym samym klawiszem, którym wchodzimy. Niestety przyzwyczajenia z gier Diablo 2 czy Diablo 3 zostają. Dawno, bardzo dawno nie grałem w Diablo 1. Wielu rzeczy tutaj już nie pamiętam na pewno. Coś nam tutaj wleciało. Wleciał nam Falchion, czyli kolejny rodzaj mieczyka. 4,8 obrażenia, czyli większe obrażenia niż do tej pory mieliśmy, więc wymieniam ten mieczyk. Tu jeszcze mamy taką podstawową tarczę z obroną 3. Tak to na razie wygląda. Ja jeszcze tylko sobie troszeczkę tutaj poprawię dźwięk, bo chyba jest troszeczkę za głośno ten dźwięk. Przede wszystkim te odgłosy walki, żeby mnie tutaj nie zagłuszały. Sobie to poprawię jeszcze tak kursorem, sobie tutaj sprawdzam, czy coś tutaj nie leży. Czekamy na wbicie poziomu. Mamy doświadczenia 1720, jak będziemy mieli 2000, to wbijemy
drugi poziom naszej postaci. Tak to w tej chwili tutaj wygląda. Skrót do tego okienka to jest C. Też będę musiał pamiętać, jaki to jest skrót, żeby szybciej sobie wchodzić i wychodzić. Także udało nam się znaleźć lepszą broń, fajnie. To już jest naprawdę sporo lepsza broń. Tutaj nie ma tak jak w Diablo 2 czy Diablo 3, że te obrażenia początkowe i obrażenia, które będziemy mieli pod koniec gry, będą różniły się kilkaset razy. Nie, nie, tutaj te obrażenia nie będą osiągały takich dużych wartości, więc każdy jeden punkcik tutaj w broni, czy każdy jeden punkt do obrony w statystykach różnych przedmiotów, to będzie naprawdę sporo. Teraz pójdziemy sobie w kolejnym kierunku. Te podziemia tutaj katedry, czy też tego kościoła, mają 16 poziomów. Na ostatnim poziomie właśnie czeka nas finałowa walka z głównym bossem gry, czyli z Diablo. My tymczasem wbiliśmy poziom. Tutaj mamy kolejny typ przeciwników. Mamy miksturę many. Tutaj mikstura leczenia jeszcze nam wpadła. Zaraz sobie rozdamy punkty statystyk. Tutaj umiejętności żadnych nie rozwijamy, tylko punkty statystyk. Co nam tutaj wypadło? Club. I teraz sobie rozdam punkty statystyk. Na początek rozdam sobie punkciki w zręczność. Tutaj zobaczcie, co nam się będzie działo ze statystykami, jak będę zwiększał sobie zręczność. Klasa zbroi nam tutaj się polepszyła, co oznacza, że jakby zwiększył się nam pancerz. Zręczność nie tylko daje szansę na trafienie, ale właśnie zwiększa też pancerz. Klasę pancerza, dzięki czemu nasza obrona będzie wyższa. Na początku dla takiej postaci jak wojownik to ma znaczenie. Tutaj już mamy zejście na drugi poziom, ale jeszcze mamy tutaj pomieszczenia pierwszego poziomu i przeciwników, więc na razie oczywiście nie schodzę. Jestem przeciążony. Jakiś przedmiot nam wleciał, ale jestem przeciążony, nie mogę go zabrać, więc wymienię sobie z tym klubem. Podstawowa buława nie będzie zbyt droga. Oczywiście przedmioty będziemy sprzedawać, a za uzyskane pieniądze będę starał się kupić lepsze wyposażenie. Nie mam miejsca w ekwipunku. Cape nam wleciał, czyli taka podstawowa szata. Udało mi się teraz ją założyć. Nie założyła się automatycznie, musiałem najpierw ją włożyć do ekwipunku i dopiero potem założyć na siebie. Tutaj będziemy mieli kolejne pomieszczenie, już widzę tam przeciwników. Stanę sobie właśnie tutaj i poczekam, żeby po kolei ci przeciwnicy do mnie wychodzili. Wtedy mnie nie otoczą. Jeszcze zbieram złoto. Możecie w komentarzach pod tą serią, pod tą wersją Diablo, pod tym odcinkiem napisać, jak wam się podoba stare Diablo. Tutaj mamy kolejne przejście. Posiłkuję się troszeczkę mapką, jak nie mogę tutaj jakby zauważyć przejścia. No bo grafika jest jaka jest, sami widzicie, nie jest taka bardzo mega czytelna. Ja gram jeszcze w wersji w oknie. Może gdybym grał w wersji pełnoekranowej, troszeczkę lepiej by to wszystko wyglądało. Ale dla wygody, z powodu nagrywania, gram w oknie. Lepiej mi to wszystko kontrolować. Połowę punktów życia potworki nam zjechały. Zobaczmy sobie, ile nam brakuje do kolejnego poziomu. Już w sumie niedużo. Na razie nie będę uzupełniał sobie życia, żeby nie stracić potki. Jeszcze tego życia w miarę mamy, więc mogę na razie jeszcze wytrzymać.
Teraz pójdziemy sobie przejść do jeszcze nieodkrytych kolejnych pomieszczeń. Tutaj jeszcze przy okazji sarkofag, przy którym już przechodziłem, a nie zauważyłem, że jest otwarty. Tutaj mamy jeszcze wejście, zobaczcie. Daje mi się część ciosów zablokować dzięki tarczy. To też jest bardzo fajne. Jestem przeciążony. Co nam tutaj wleciało? Short bow. Już mamy jeden short bow, więc drugiego nie potrzebuję. Jeszcze zobaczymy, czy w tym pomieszczeniu coś ciekawego tutaj będzie. Tu jest short bow. Nic więcej tutaj nie ma. Mamy kolejnych przeciwników. Zaczekam na nich. Tutaj zwój identyfikacji mi wyleciał. Z tego przeciwnika coś wyleciało, czy nie? Bo tak mi się wydawało, jakby coś wyleciało. Ale chyba jednak nic nie wyleciało z niego. Zostałem trafiony. Ale miksturka leczenia też mi tutaj kolejna wpadła. I mamy kolejny poziom, więc jestem automatycznie uleczony. Idziemy do kolejnego z pomieszczeń. Tutaj nie ma się co spieszyć, powolutku sobie powykańczamy tych przeciwników, poczekam na nich, niech się do mnie zbliżą, wtedy ich atakuję. I to jest dobra taktyka, nie ma co wchodzić w cały tłum, bo wtedy otrzymujemy obrażenia. A tutaj też jest tak, że jak nie mamy zwoju portalu, to tutaj tych takich waypointów nie ma zbyt wiele, co 4 poziomy występują waypointy. A to oznacza z kolei, że wracanie się do miasta z 3 poziomu bez waypointu przez wszystkie poziomy jest bardzo, bardzo długie. Rozdamy sobie punkty. Ja jeszcze też dam sobie na początek zręczność. Znowu klasa zbroi powinna nam się podwyższyć. W tej chwili mamy 13 klasę zbroi. Już mamy 14, a tutaj 65% ataku. Jest kolejne pomieszczenie. Ta seria będzie krótsza zdecydowanie od serii Diablo 2 czy serii Diablo 3, bo tutaj jakby nie ma poziomów trudności, tylko na jednym poziomie trudności gramy, więc tak naprawdę przejście całej gry zajmie nam zdecydowanie mniej czasu niż w przypadku właśnie gier Diablo 2 czy Diablo 3. Jest ta gra zdecydowanie krótsza. Więc pomyślałem, że chyba najlepszym wyjściem byłoby robienie sobie odcinka z każdego poziomu. Na pewno będą to też krótsze odcinki niż w przypadku innych serii, no ale nie chciałbym tej gry zrobić w 4-5 odcinkach. Chciałbym ją troszeczkę na więcej odcinków sobie rozegrać, dlatego właśnie zrobimy coś takiego, że każdy poziom jak wyczyszczę i zejdę na kolejny, to będę sobie kończył grę. Jeszcze patrzę, coś tutaj chyba jeszcze wyleciało. Tu mamy złoto i tu mamy jeszcze krótki mieczyk. Tutaj jeszcze sztylet nam wpadł. Powoli zapełnił mi się też ekwipunek przedmiotami, ale już w zasadzie zbliżamy się do ostatnich pomieszczeń tego poziomu.
powoli sobie wykańczam kolejne grupki tutaj przeciwników. Tutaj też tych przeciwników aż tak wielkich grup jak mogliśmy spotkać w Diablo 2 czy w Diablo 3 nie będzie, ale trochę tych przeciwników będzie. Też kilka rodzajów będzie przeciwników, coraz mocniejszych z każdym poziomem, wiadomo. Tutaj coś wyleciało, jak mi się wydawało przynajmniej, z tego zabitego potworka. Ale tak macam kursorem i nic nie widzę. Jeszcze tu mamy pierwszą z kapliczek, Religion Shrine. Teraz jest problem, bo tak naprawdę nie wiem, co ta kapliczka nam daje. Już wiem, kapliczka Religion Shrine naprawia nam wszystkie przedmioty w ekwipunku. Czyli jeżeli mamy uszkodzone przedmioty, jeżeli ich wytrzymałość nie jest pełna, to zostanie ta wytrzymałość im przywrócona. Więc fajna kapliczka, mogę sobie tą kapliczkę odebrać. I zobaczcie teraz, pełna wytrzymałość przedmiotów wszystkich, zarówno tych założonych na moją postać, jak i tych w ekwipunku. Czyli tak właśnie działa ta kapliczka i tutaj mamy już chyba ostatnie pomieszczenie pierwszego poziomu. Tutaj jeszcze była beczka, był wybuch, więc padł ten przeciwnik, który był blisko beczki. No i w tym momencie wyczyściliśmy cały poziom z potworów. Teraz idę do miejsca, gdzie znajduje się przejście na drugi poziom. A jeszcze tutaj nie byliśmy. Jeszcze tutaj jedno pomieszczenie jest, w którym nie byliśmy. Mamy też grupę przeciwników, ładnie. Musimy ich oczywiście załatwić. Takie kościotrupy tutaj są. Ten podgląd sobie wyłączyłem, żeby było troszeczkę lepiej widać. Jest jeszcze większa miksturka many. Co tutaj mamy? Książkę mamy. Książkę czaru Charged Bolt. Zamiast łuku sobie tą książkę wezmę. Jak będziemy mieli z różnych przedmiotów większą liczbę punktów magii, to wtedy będę mógł czytać te książki i uczyć się różnych czarów. Tutaj jeszcze kolejna książka. Użyję sobie może potkę leczenia. Po to, żeby... Tutaj tak ucieka kursor, jak się gra w oknie, dlatego ten kursor, jak coś chwytam, to mi ucieka za każdym razem. Potkę leczenia sobie zużyję, żeby tutaj tą książkę jeszcze podnieść. Gdzie ta książka tutaj jest? Gdzieś tutaj ona leży i teraz nie mogę jej tutaj namacać. Kurczę. Tutaj jest zwój leczenia. Nie, tutaj jest łuk. Gdzieś mieliśmy tą, tutaj jeszcze jedną książkę. Teraz nie mogę tej książki tutaj... Właśnie to jest taki trochę problem w Diablo 1. Mikstura many to było. No trudno, zabieram tą miksturę many. Nie mogę tej książki tutaj namacać, nie wiem dlaczego. Jeszcze tak patrzę sobie na mapę, czy wszystkie fragmenty tego poziomu zostały przeze mnie dokładnie sprawdzone. O, tutaj jeszcze mamy mały kuferek, ale nic w nim nie było ciekawego. Jeszcze tu mamy kufer. Większy kufer tutaj nam się trafił. Jest złoto. No i okej, tutaj już mamy zejście na drugi poziom. Zejdziemy sobie na ten drugi poziom. I w tym miejscu sobie zakończymy ten pierwszy odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście
Czekam na wasze komentarze, jak podoba wam się seria Diablo 1, czy w nią graliście, czy nie. Jak widzicie tą serię, jaki jest klimat, czy wam się to podoba. Wiadomo, graficznie ta seria jest stara, ta gra ma 26 lat, więc tutaj nie należy się niczego cudownego spodziewać. Tu jeszcze kuferek mamy. Co nam tutaj? Rax. Co to jest Rax? Angielskie tu mam nazwy przedmiotów. Wleciała nam zbroja, która jest lepsza od tej zbroi, którą do tej pory chyba nosiłem. Zaraz sprawdzę to. Ale ta ma 4 obrony, a ta ile miała? Nie, to ma 5 obrony, czyli tak naprawdę nasz cape był lepszy. Okej, tutaj sobie właśnie zakończymy, więc zapraszam was na kolejny odcinek, w którym będziemy robili sobie drugi poziom. A teraz wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapek, komentarzy, subskrypcji. I widzimy się przy okazji drugiego odcinka z serii Diablo 1.